Bartek Gębusia, witam w piątek 13 maja, zapraszam na Telefakty. Łączy nas bieganie, mówią w Kunowie. Bardzo mi się to podoba. Ruszyły przygotowania do świętokrzyskiego święta pszczoły. Pszczoły nasze życie. Przed nami noc muzeów. Rozpoczął się weekend i z pewnością będzie on aktywny. Każdy znajdzie coś dla siebie i dla ciała, i dla duszy. My rozpoczynamy od sportowego akcentu. Dziś w Kunowie łączyło bieganie. Gotowi do startu. Start! W Kunowie młodzież sport lubi, biegać również. Ćwiczę gimnastykę. A z bieganiem masz coś wspólnego? Tak, często występowałam na takich różnych festynach. I jak ci szło? Miałaś jakieś sukcesy? Ostatnio miałam drugie miejsce. Bardzo mi się to podoba. A dlaczego? No bo to jest taka w sumie fajna konkurencja dla dzieci i mogą się fajnie pobawić. W piątek 13 maja dzieci, młodzież i dorosłych bieganie połączyło na stadionie Kunowskiej Stali. Ze wszystkich przedszkoli i szkół z terenu gminy Kunów jest to ponad 400 dzieci, które dzisiaj bierze udział w tych biegach pod hasłem Łączy nas bieganie. Ten bieg jest cały czas nawiązaniem do biegu flagi. My chcemy uczcić święto flagi i czasami tak się zdarza, że w tym dniu flagi no nie jesteśmy w stanie się wstrzelić terminowo, aby ten bieg zorganizować, natomiast chcemy cały czas, aby to był bieg flagi. Sportową rywalizację rozpoczęły przedszkolaki od biegu z maskotką. Potem ich starsi koledzy i koleżanki pobiegli po medal indywidualnie w sztafetach. Na trasie nie zabrakło również pani z Klubu Kobiet Kreatywnych, które maszerowały z kijkami. Po prostu udajemy, że jesteśmy młodzi, że my jesteśmy zdrowi, że nam nic nie dolega i po prostu nawet przejdziemy się tylko, ale uczestniczymy z młodzieżą, żeby nam było mile i weselej. Lubię ruch, lubię ten właśnie spacer i zawsze od samego początku w tym uczestniczę. Lubię towarzystwo tych pań, także jest to świetna zabawa. Panie udowadniają, że mimo wieku wciąż można być aktywnym. Mają również rady dla młodych pokoleń. Ruch to zdrowie. I trzeba wychodzić z domu. Tak, i rozmawiać i dużo rozmawiać z ludźmi. A teraz jeszcze jak minęła ta pandemia, to tym bardziej to widzimy, że są chętni. I właśnie takie i rozmowy przede wszystkim, rozmowy i bycie ze sobą. Dzisiaj. Łączy nas bieganie to hasło majowego biegu, ale przebieg imprezy udowodnił, że to nie tylko puste słowa. W weekend będzie nie tylko przyjemnie, ale również pożytecznie, a to za sprawą wolontariuszy, którzy ruszą posprzątać rzekę. 14 i 15 maja po raz kolejny na rzece Kamienna pojawią się miłośnicy kajakarstwa i przyjaciele naszej planety, którzy w społecznym czynie dołączyli do operacji Czysta Rzeka. Podczas minionej akcji kajakarze zebrali blisko 40 worków śmieci, to prawie 600 kg odpadów. Letnia odsłona operacji Czysta Rzeka to okazja, by odwdzięczyć się planecie. Zaczynamy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę o godzince 10 na ulicy Zamkowej spod mostu w Ćmielowie. Harmonogram wygląda w ten sposób, że będziemy sprzątać być może z tego miejsca, być może troszeczkę tam się zbieramy, natomiast sprzątamy z tego miejsca lub troszeczkę wcześniej na rzece. Płyniemy kajakami i w zależności od tego, co napotkamy na rzece, taki odcinek danego dnia sprzątamy, dopóki sił starczy. Koordynatorzy operacji Czysta Rzeka w Ostrowcu Świętokrzyskim zachęcają wszystkich do udziału i proszą o wcześniejsze poinformowanie ich o chęci udziału w akcji, aby mogli przygotować odpowiednią ilość sprzętu. W ten weekend, a dokładniej w sobotę wieczorem, swoje drzwi otwierają muzea i placówki kultury. Będzie można odwiedzić Browar Kultury, zejść do Hadesu w MCK-u, wejść do biblioteki czy zwiedzić aktualną wystawę w Biurze Wystaw Artystycznych, o której wczoraj rozmawiano w języku angielskim. W wielu przypadkach sztuka nie potrzebuje języków werbalnych. O sztuce można jednak rozmawiać i to w każdym języku. Na zajęciach z cyklu Let's Talk About Art, które organizowane są w Ostrowieckiej Galerii, kolejny raz rozmawiano po angielsku. Jest to super okazja, bo nie dość, że rozmawiamy po angielsku, to jeszcze przy okazji oglądamy wystawy bardzo interesujące, zarówno młodych, jak i starszych artystów. Po prostu jest przekrój wszelakich myśli. Wszystko, co może sobie wyobrazić, to tutaj możemy odnaleźć.
i przy okazji właśnie ćwiczyć umiejętności językowe, co dla mnie jest istotne, więc cieszę się, że mogę to jeszcze robić w takim miłym gronie jak tutaj. Pierwsze spotkanie z cyklu Let's Talk About Art było inspirowane wystawą Ground and Air Control i tematyką żywiołów, drugie wystawą Osobno i Razem, a trzecie wielowymiarowością Piotra Lutyńskiego. Wystawa jest dość skomplikowana na pierwszy rzut oka, ale myślę, że niektóre z eksponatów naprawdę do mnie przemawiają i bardzo mi się podobają, jeżeli chodzi o kolory i generalny klimat wystawy. Dla mnie ta wystawa na pierwszy rzut oka była taka dziwna i tak nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale po takiej głębszej obserwacji to tak troszeczkę przemawia już do mnie. Tutaj jest dużo takich wiejskich klimatów, bym powiedziała, przez wszechobecne jajka. Co nie jest mi może najbliższe, ale podoba mi się szczególnie ta część na dole, gdzie są części zwierząt i jest to troszkę może straszne, ale w taki dobry sposób. Czwartkowe spotkania dają możliwość pogłębiania wiedzy o kierunkach sztuki i adresowane są do publiczności w różnym wieku. Chciałabym, żeby każdy znalazł coś, co wywarło na nim największe wrażenie. Do mnie przemówił ten globus z głośnikami najwięcej i najbardziej i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, czy świat do nas mówi i czy my go słuchamy, czy kosmos do nas mówi i czy go słuchamy i jeśli do nas mówi, to w jakim języku. Każda z tych propozycji już dotychczasowych była ciekawa, była inna, ale ta, myślę, będzie jeszcze bardziej niezwykła. Co ważne, spotykamy się w naszym miejscu i staramy się, żeby nasze miejsce było otwarte dla wszystkich. Dzieci, uczniów, młodzieży, seniorów. Wielowymiarowość Piotra Lutyńskiego pokazuje wiele wymiarów sztuki, a dyskusje w klubie pozwalają na wiele interpretacji. Nocne zwiedzanie biblioteki będzie zwieńczeniem trwającego tygodnia bibliotek, podczas którego nie brakowało zajęć edukacyjnych pod chmurką. Czytanie książek poszerza horyzonty, a nauka języków otwiera okno na świat. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowili połączyć te dwie rzeczy. Bibliotekarze zaprosili dzieci i młodzież do językowych przygód pod chmurką. Mamy to stoisko zrobione z językiem niemieckim i z językiem angielskim. Na tym stoisku tutaj nasza młodzież, która do nas przybyła, ma możliwość poznania bądź sprawdzenia swojej wiedzy. To znaczy na początku ich zadaniem jest dopasowanie bajek, autorów, postaci do odpowiedniego kraju, z którego ta dana postać, rzecz, osoba pochodzi. Były gry, zabawy, planszówki, animacje, ale język angielski i niemiecki to nie wszystko. Uczestnicy zostali zabrani w dalsze zakątki świata. Byłem przy stanowisku o Turcji i Japonii i panie pokazywały nam dwa teatry, turecki i japoński. W tureckim to był tak jakby taki teatr cieni, a w tym japońskim był to taki drewniany, w którym przesuwa się karteczki. W orientalną podróż uczestników zajęć zabrała pani Edyta Wojtiuk-Wołodkiewicz, dzięki której mogli się nauczyć wiele interesujących rzeczy. Nauczyli się już paru słów, począwszy od tego, jak brzmi biblioteka. Biblioteka po turecku to kütüphane, po japońsku to shokan. No i tam mają oczywiście też cały tekst, hasło tegorocznego tygodnia bibliotek, biblioteka, świat w jednym miejscu. Mają okazję nauczyć się, jak to brzmi po turecku, jak to brzmi po japońsku. Mają okazję poznać nazwy dni tygodnia po japońsku i po turecku. No i jeżeli chcą, to oczywiście parę przykładów origami, jak się tworzy origami, króciutkie zasady, jak powstaje teatr Karagöz, że tam główni dwaj bohaterowie to Hagi Vatik, ten tytułowy Karagöz, potem teatr Kamishibai, no i myślę, że to jest coś takiego innego. Te lingwistyczno-czytelnicze zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, ale z pewnością zajęcia pod chmurką pojawią się w ofercie Ostrowieckiej Biblioteki. W sobotę wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów proponuje Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, zapraszając do podziemnej trasy turystycznej. Powiatowe Centrum Kultury to są dwa obiekty. Jeden obiekt to jest Muzeum Geodezji i Kartografii, Muzeum Ziemi Opatowskiej. I drugi obiekt to są podziemia opatowskie. W każdym z tych obiektów przygotowaliśmy wystawy, które pokazujemy
albo okresowo, albo wystawy stałe. Nową wystawą specjalnie przygotowaną na Noc Muzeów będzie wystawa poświęcona okresowi niepodległości, uzyskania niepodległości i okresowi II Rzeczpospolitej. Mamy przygotowane na 9 planszach zdjęcia, opisy osób, które w tamtym czasie w Opatowie pracowały, w starostwie, w urzędzie miejskim, tworzyły stowarzyszenia, instytucje i widoki miasta Opatowa. Widoki miasta Opatowa z okresu międzywojennego, myślę, że bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy prezentowane. Pokażemy postać honorowego obywatela miasta Opatowa Seweryna Chorodyskiego i pokażemy dyplom, który uzyskał, kiedy otrzymał ten honorowy tytuł. Będzie to pierwszy raz pokazanie właśnie tego dyplomu. Poza tym zwiedzanie podziemi opatowskich i wejście do kilku pomieszczeń, do których na co dzień się nie wchodzi. Zawsze na taką noc właśnie przygotowujemy atrakcje dla turystów. Będzie to zwiedzanie nieodpłatne od godziny 18 do godziny 24. Przypomnijmy, że na Noc Muzeów zaprasza również Ostrowieckie Muzeum. Będzie zwiedzanie trasy, a także akcent celtycki. Wszystkim przedsiębiorcom przypominamy, że od poniedziałku mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Kwota, jaką można uzyskać, to nawet 25 tysięcy złotych. 16 maja punktualnie o godzinie 7 rano w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpocznie się nabór wniosków na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy oraz staże. Nabór na tę formę aktywizacji potrwa do 20 maja. Przed rozpoczęciem wakacji zaproponujemy tutaj pracodawcom dwa terminy. To jest od 16 maja rusza nabór na staże, czyli znamy już tą formę bardzo dobrze, bo rzeczywiście cieszy się dużą popularnością, ale kolejna forma to jest ostatnia forma na doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy. Tutaj przewidujemy możliwość zatrudnienia w ramach tej formy 55 osób, czyli tak jak dokładnie zostało to podane na początku tego roku, że taka dwukrotnie będziemy po 55 osób aktywizowali w ramach doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na doposażenie bądź wyposażenie stanowiska pracy udziela dofinansowania w kwocie 25 tysięcy złotych. Pracodawca po otrzymaniu pieniędzy ma obowiązek utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące. Pracodawców zachęcam do zapoznania się przede wszystkim ze stroną internetową, w jaki sposób składamy takie wnioski. Tutaj ważna jest ta elektroniczna możliwość złożenia wniosku. Pracodawcy już wiedzą, ale ci, którzy jeszcze chcieliby się uzupełnić swoją wiedzę, zapraszamy oczywiście tutaj do pokoju numer 11, tam gdzie są doposażenia stanowisk pracy, czy na naszą stronę internetową. Tak jak w latach ubiegłych, staże trwają 3 miesiące, po czym pracodawca ma obowiązek zatrudnienia osoby na kolejne 3 miesiące. Ta forma zatrudnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale to nie wszystko, co oferuje Ostrowiecki Urząd Pracy. Bezrobotni mogą skorzystać m.in. z prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, czy dwóch pilotażowych programów realizowanych w powiecie ostrowieckim. Pilotaż dla młodych do 30 roku życia i tu już w tej chwili rzeczywiście bardzo się cieszę, bo zarówno koordynator projektu, jak i doradcy zawodowi w tej chwili objęli takim wsparciem 17 osób, a podpisaliśmy już 11 umów. A przypomnę, że liczbę osób, które obejmiemy tym pilotażem, to jest 30, więc jak na początek takiego pierwszego kwartału rzeczywiście dużo młodych ludzi podjęło inicjatywę, idzie do pracodawcy, bierze deklarację chęci współpracy, tak żeby ta umowa była podpisana i żeby otrzymać ten grant w postaci 8 000 zł. No i drugi projekt pilotażowy to jest odbierności do zawodowej aktywności. On już jest realizowany drugi rok. Brakuje nam szczególnie jeszcze młodych kobiet do tej aktywizacji zawodowej, więc serdecznie zachęcam. Informacje o aktualnych formach aktywizacji, dofinansowaniach i projektach pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu na bieżąco publikują na stronie internetowej urzędu oraz w mediach społecznościowych. Oficjalnie ruszyły przygotowania do 15 świętokrzyskiego święta pszczoły. Od 19 do 21 sierpnia w Bałtowie odbędzie się jubileuszowe 15 świętokrzyskie święto pszczoły. Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg wraz ze swoimi partnerami jest w trakcie przygotowań tego wydarzenia.
Zanim jednak wspólne świętowanie, to zaproszenie do udziału w drugiej edycji konkursu Pszczoły Nasze Życie. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego konkursu. Rozstrzygnięcie 21 sierpnia na finale Świętokrzyskiego Święta Pszczoły, które odbędzie się w Bałtowie, też wzorem roku ubiegłego, gdzie ponad 120 osób przyjechało na to rozstrzygnięcie. Dzieci, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, dyrektorzy. No była naprawdę fajna feta. Prace konkursowe należy przesłać do organizatora do 20 maja tego roku. Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg już za kilka miesięcy rozpocznie wyjątkowy program edukacyjny. Będziemy wybierali sobie w ramach konkursu po jednej szkole z każdej gminy, żeby była naszą szkołą partnerską przy takich działaniach edukacyjnych związanych z pszczołami, ich ochronie. Będziemy przekazywali całe na wniosek szkół w ramach konkursu co do koncepcji szkolnej ostoi przyrody. My zrobimy taką szkolną ostoję przyrody, nasadzenia, kwiaty biododajne, krzewy i tak dalej, domki i no, gdzieś jakaś tam forma edukacyjna będzie. Przygotowany jest cały pakiet edukacyjny dla tych szkół, systematyczna współpraca. To jakby za 2-3 miesiące myślę, że na pszczole to tak oficjalnie ogłosimy jakby następna faza. Kolejnym działaniem Krzemiennego Kręgu jest zbiórka funduszy na rzecz odbudowy gospodarstw pasiecznych zniszczonych podczas wojny w Ukrainie. Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy w kierunku ogólnopolskiej akcji Pszczoły Nasze Życie, jakby kontynuując tą synergię tej nazwy, gdzie takie podhasło jest: nasze życie zależy od pszczół, odbudujmy im ukraiński ul. Chcemy w dwóch formach pomagać. Jedna forma to jest zbiórka pieniężna właśnie do tych przygotowanych specjalnie na tę okazję tych skarbnic. Naszymi partnerami w tej chwili jest 46 punktów Top Marketu, plus do tego Signal, plus do tego Piekarnia Małgorzata. Rzadka. Rozszerzamy tą formę tych miejsc, w których będą te skarbnice stacjonarne. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, firmy, instytucje, punkty usługowe do zaangażowania się w tą akcję. Oficjalnie rozpocznie się ona w przyszłym tygodniu. Piątkowe Telefakty kończymy muzycznym akcentem w wykonaniu ukraińskiego zespołu Kontrabas. Zespół Kontrabas tworzy pięcioro młodych osób z Winnicy. W swoim repertuarze mają zarówno piosenki w języku ojczystym, jak i covery znanych na całym świecie utworów. Wokalistą zespołu jest 10-letni Andrzej. Muzyką zainteresowałem się 5 lat temu. Słuchałem dużo muzyki, dlatego mama z tatą postanowili zapisać mnie do szkoły muzycznej. Tam uczę się grać na akordeonie i gitarze. Zajmuję się także wokalem. Akordeony i gitara. Na gitarze dodatkowo graję. Kontrabas występował w ukraińskiej edycji Mam Talent. We wtorek 10 maja Andrzej i jego przyjaciele z zespołu zaprezentowali się przed ostrowiecką publicznością. Myślę, że to jest też forma trochę terapii, żeby uciec od syren, które notorycznie gdzieś brzmią. Winnica leży niedaleko od frontu już paradoksalnie, więc gdzieś ta wojna gdzieś jest obok. I to jest pomysł, żeby trochę pozwiedzać, przede wszystkim wystąpić, a potem pozwiedzać. Nasze województwo chyba w 7 czy 8 miastach wystąpiło. To jest pierwszy koncert ich na terenie naszego województwa. Na scenie pojawili się również inni młodzi artyści z Winnicy. W trakcie koncertu zbierano datki do puszek. Pieniądze mają wspomóc walczącą Ukrainę. My chcemy zebrać grosze na pomoc dzieciom. Chcemy zebrać pieniądze po to, aby pomóc dzieciom, które zostały w Ukrainie i przez wojnę mają ograniczone możliwości. Są ranne, leżą w szpitalach. Jeżeli jeszcze uda się pomóc wojsku, to nawet gdy kupimy jeden karabin, to już będzie krok do przodu. Po koncercie artyści zwiedzili Muzeum Historyczno-Archeologiczne i rezerwat Krzemionki.
dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. W weekend na naszej antenie skrót najważniejszych wydarzeń, a bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl. Do zobaczenia. No więc tak, ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, no bo fani nie mogą czekać. No i z Wi-Fi, które ma pełny zasięg. Świetnie pani trafiła. Światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerek. Dla puli idealny. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na fektra.pl. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy termometry pokażą 8 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 8 km na godzinę, a ciśnienie to 1017 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 19 stopni Celsjusza, wiatr 36 km na godzinę i ciśnienie 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.